W tym zadaniu mamy dany okrąg ośrodku w punkcie S i mamy zaznaczone dwa kąty, kąt środkowy alfa i kąt wpisany beta. Wiemy ponadto, że alfa plus beta równa się 114 stopni i musimy obliczyć miarę kąta beta. Żeby to zrobić, to wystarczy, że skorzystamy z własności kątów środkowych i wpisanych w okręgu opartych na tym samym łuku. Widzimy, że oba te kąty są oparte na łuku KL i w takiej sytuacji kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego. Czyli wiemy, że alfa to się równa 2 beta. W związku z tym w tym naszym równaniu alfa plus beta możemy zamienić alfę przez 2 beta, czyli zamiast alfa plus beta równa się 114 stopni napiszemy 2 beta. Plus beta równa się 114 stopni, czyli 3 beta równa się 114 stopni, czyli beta to się równa 114 na 3, a to jest 38 stopni. No i to jest poprawna odpowiedź do naszego zadania, czyli zaznaczamy odpowiedź B.